Dzisiaj w programie jeden z najsłynniejszych, najpiękniejszych i najbardziej tajemniczych polskich obrazów. Dziwny ogród. Arcydzieło Józefa Mechofera z 1903 roku. Przyjrzyjmy mu się bliżej i odkryjmy wspólnie jego tajemnice. Zostańcie z nami. Ten obraz, Dziwny ogród, to gratka dla miłośników secesji, ale i pewna zagadka. Jest dość duży, bo jego wymiary to nieco ponad 2 na 2 metry, ale przede wszystkim jest niezwykle bogaty. Światło cieniowo, mnóstwo się dzieje, są partie jasne i ciemne, coś świeci, coś błyszczy, coś jest złocistego, a coś zielonego, a coś wpada w granat. Od czego zacząć, kiedy patrzymy na taki obraz? Moja rada jest taka, żeby najpierw opisać sobie wszystko to, co widzimy. Odnaleźć wszystkie te elementy, które malarz namalował i które składają się na całą kompozycję. Moim zdaniem pierwsza rzecz, jaka musi rzucić się w oczy każdej osobie, która patrzy na Dziwny ogród, to mały, nagi chłopiec. Na dole obrazu niepewnym krokiem idzie i wręcz świeci, jak wampir z Twilightu. Dzień jest letni, upalny, bardzo słoneczny, ostre słońce pada na jakiś sad. Mogę Wam zdradzić, że to podkrakowski sad w Siedlcu. Słońce pada na jasną skórę tego młodego chłopczyka, to jest mały Zbyszek, syn Józefa Mechofera, i odbija się od niego, wręcz nas oślepiając. To ten zabieg właśnie tego oświetlenia tym jaskrawym, mocnym, letnim słońcem tego chłopczyka sprawia, że od razu jesteśmy wciągnięci do tej akcji, która rozwija się przed naszymi oczami. Chłopiec idzie, jest niczym przewodnik spaceru, trzyma w dłoniach dwie malwy, które tak wybujało, kwitną nad jego głową, a za nim dostrzegamy już trochę niknącą w cieniu, ledwo tylko wychodzącą na słońce, jego matkę, Jadwigę Mechoferową. Ona jest ubrana, moim zdaniem, intrygująco, ponieważ to jest wspaniała, taka szafirowa, ciężka, wizytowa suknia. Czy to jest strój, w jakim w czasie letniego wypoczynku chodziło się na spacery po ogrodzie, spacery po sadzie? Trudno powiedzieć. Można powiedzieć, że ona jest ubrana trochę zbyt wytwornie, trochę za bardzo wizytowo, wręcz wieczorowo, jak do tej okazji, na której jest. No, takiego po prostu swobodnego spaceru, szczególnie, że jej syn nie jest w ogóle ubrany w strój wizytowy, ba, nie jest ubrany w żaden strój. Ona takim wytwornym gestem sięga po owoc, po jabłko. Jesteśmy w sadzie, od tych jabłek wspaniałych, lśniących także w słońcu, aż uginają się gałęzie jabłoni. Niektóre jabłka już spadły, czujemy wręcz zapach tych owoców, który musi się unosić, właśnie ogrzanych tych owoców, ogrzanych jabłek słońcem, tym letnim, być może sierpniowym skwarem. Jest tam jeszcze jedna postać. Gdzieś tam hen w głębi pojawia się opiekunka, niania młodego Zbyszka Mechofera. Ona jest ubrana zupełnie inaczej niż Jadwiga Mechoferowa. Czujemy, że to jest strój ludowy. Można powiedzieć, że te kobiety dzieli nie tylko strój, ale także pochodzenie społeczne. One reprezentują dwa zupełnie różne światy. Pani i jej służąca. Ten obraz jest skadrowany, można powiedzieć, ciasno. My patrzymy z lekkiej oddali, troszeczkę z góry spoglądamy i na Zbyszka, i na Jadwigę, i na tą opiekunkę, która jest w głębi, a mimo to on rozwija się właśnie w głąb. Nasz wzrok jest prowadzony właśnie takimi trzema przystankami. Świecący, wręcz lśniący, iskrzący tym słońcem chłopiec, potem ta lśniąca z satyną, jakimś atłasem, szafirowa suknia Jadwigi i wreszcie te dwa jaskrawe kolory niani w głębi, ale są także linie, które zapraszają nas do środka. To są te dwie girlandy, które ktoś rozwiesił na tych jabłonkach, które tak wyznaczają przebieg tej alejki, po której kroczy ten orszak, ten dziwny spacer, którego przewodnikiem jest ten młody chłopiec. I można powiedzieć, że już te elementy nadają temu dziwnemu ogrodowi właśnie tę pewną dziwność. Ten chłopiec nagi, lśniący, gdzieś w głębi dwie kobiety ubrane zupełnie różnie, zupełnie do siebie niepasująco. Te girlandy, które z jakiego powodu ktoś miałby rozwieszać wzdłuż ogrodowej alejki na uginających się od ciężaru pięknych, soczystych owoców gałęziach jabłonek. Ale na tym obrazie jest jeszcze jedna rzecz, która sprawia, że cała ta scena jest czymś więcej niż tylko rodzinnym portretem, uchwyceniem sielskiego momentu na łonie przyrody. I teraz, jeżeli zauważyliście ją od razu, patrząc w
pierwszy raz na ten obraz, to napiszcie koniecznie o tym w komentarzu, ponieważ ta rzecz jest tak dziwna, tak niepasująca do tego, na co patrzymy, że bardzo wiele osób jej w pierwszej chwili nie dostrzega. Na obrazie, przed tą kompozycją, przed tymi wszystkimi ludźmi i roślinami, drzewami, które są namalowane, zupełnie płasko na górze pojawia się ważka. Ta ważka jest ogromna, gigantyczna. W ogóle nie pasuje do tej sceny, w ogóle nie pasuje skalą, rozmiarem do Jadwigi Mehoferowej, do Zbyszka i do tej piastunki bezimiennej, która jest tam gdzieś w głębi. Ona jest nie tylko za duża, ale ona także jest z innego świata. Bo kiedy spojrzymy na to, jak Mehofer w tym obrazie namalował drzewa, namalował owoce, namalował te chwaściki i trawy, które rosną u stóp tych trzech kroczących tym dziwacznym spacerem postaci, no to one są namalowane dość precyzyjnie, jasno. My czujemy, że to są jabłonki i że te owoce to jabłka. My czujemy, że te kwiaty, które trzyma Zbyszek, to są malwy i one są no właśnie namalowane no prawie tak, jak w jakimś atlasie botanicznym. Ale kiedy patrzymy na tę gigantyczną ważkę, na jej wspaniałe, złociste skrzydła, to od razu czujemy, że ona została przepuszczona przez jakiś secesyjny filtr. Bo przecież użylenie skrzydeł ważki wygląda zupełnie inaczej niż to, co prezentuje nam Mehofer. Więc ona jest nie tylko zbyt wielka, żeby pasować do tego ogrodu, ale także no, zbyt wielka, żeby wydawało się, że to jest coś, co po prostu Mehoferowi nagle przeleciało przed oczami, dlatego jest takie wielkie. Ona jest nie ze świata rzeczywistego, ale właśnie ze świata sztuki. Ona jest niczym secesyjna broszka, albo jej skrzydła są niczym secesyjny witraż. A przecież właśnie Józef Mehofer jest jednym z największych twórców w dziejach polskiego witrażu. Jego secesyjne witraże zdobią nie jeden kościół, projekty jego secesyjnych witraży to są wspaniałe, wspaniałe dzieła sztuki secesyjnej, miękkiej, płynącej, takiej naturalnej, ale właśnie gdzie natura została przepuszczona przez pewien szczególny, dekoracyjny, ornamentalny filtr. Czujemy, że to jest jeszcze natura, ale już przetworzona przez twórczy ludzki umysł. Dokładnie tak jest z tą ważką. To już jest natura, która żyje w harmonii z ludzką twórczością. I można powiedzieć, że o tym właśnie jest cały ten obraz. Ten dodatek, niepasujący zupełnie, ta płasko namalowana ważka, nie ze świata natury, ale właśnie już ze świata secesji, sprawia, że to jest coś więcej niż widok sielskiej sceny, niż widok tego, co mógł zobaczyć artysta, gdy spojrzał na swoją rodzinę spacerującą przez ogród. Ten obraz symbolizuje rzeczy, które były dla Mehofera ważne. Harmonię ze światem natury, ale także rodzinne szczęście, sielankowe szczęście. Bo co wyznacza, co pokazuje szczęście bardziej niż roześmiany chłopiec spacerujący w ciepły, upalny letni dzień wśród jaskrawych promieni światła razem ze swoją najbliższą rodziną? A może i w tobie kipią takie emocje jak w Józefie Mehoferze 120 lat temu, które tylko czekają, aby zmienić się w dzieło sztuki? Może chcesz stworzyć swój własny dziwny ogród, tylko nie wiesz jak? Zapraszam serdecznie na stronę kursy.goodidea.archi, gdzie czeka już akwarelowy kurs Natalii. Link do zapisów na ten kurs jest w opisie. Natalia pokazuje w nim, jak czerpać radość z akwareli, radość z tworzenia swoich własnych małych dzieł sztuki, nawet jeśli nigdy wcześniej nie trzymało się pędzla w dłoni. Natalia pokazuje tam takie triki, które także i mi pokazała jakiś czas temu i nauczyła mnie tego, jak właśnie zrelaksować się razem z wodą, kartką, akwarelą i pędzlem i wszystkim ten sposób relaksu i wyciszenia serdecznie polecam. Zapisy w linku, serdecznie zapraszam, a tymczasem kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej filmów o tajemnicach dzieł sztuki i tutaj, aby subskrybować ten kanał. Dziękuję, do zobaczenia.